Są takie dni, gdzie jedynym towarzyszem jest dla mnie On, Jezus, Słowo Boga. Biblia jest dla mnie rzeczywiście takim przewodnikiem w życiu. Mam takie dni, kiedy jest mi ciężko, nie potrafię sobie z czymś poradzić. Wtedy sobie myślę tak, moje życie nie jest przypadkiem. Powołał mnie do życia Pan Bóg, On chce, żebym był chrześcijaninem, żebym był księdzem i ma najlepszy plan na moje życie. Tego, czego chce ode mnie Pan Bóg, szukam w Biblii. Otwieram Pismo Święte i zawsze otrzymuję wskazówkę. To Słowo Boże jest żywe. Kiedy otwieram Biblię, mówi do mnie Bóg. Nawet jeśli natrafię na jakiś trudniejszy fragment, myślę sobie, Panie Boże, i tak dzisiaj mam tyle trudnych rzeczy, ten dzień taki pod psem, jeszcze takie słowo, ale zawsze potem odkrywam Boga, który mnie kocha. Bezwarunkową miłością. Słowo Boże zawsze podnosi. Daje nadzieję. Jeszcze się nie zdarzyło, żebym otworzył Biblię i nie odnalazł radości. Na końcu rozważania, kiedy zaczynam się modlić słowem, to jestem podniesiony na duchu, odczuwam taką prawdziwą radość w sercu. I to jest taka radość długodystansowa. Problemy są, one są przelotne. Raz to jest taka sinusoida w życiu. A Słowo Boże prowadzi tak, że ta nadzieja mnie nie opuszcza. To mi też mówi, że ostatnie słowo w moim życiu zawsze należy do Jezusa. Jakby nie było, to Jezus zawsze wygrywa.